Lokalny system ostrzegania powodziowego LSOP dla zlewni Białej Tarnowskiej to nowoczesne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez służby odpowiedzialne za ochronę przeciwpowodziową oraz informowanie mieszkańców przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. System pozwala na ostrzeganie przed powodziami rzecznymi, błyskawicznymi oraz podtopieniami. W ostatnich latach region ten wielokrotnie doświadczany był przez powodzie. W 2016 roku godzinna nawałnica spowodowała zalanie Gromnika. Wczesne ostrzeganie oraz posiadanie przez służby ratunkowe wiarygodnej prognozy o zbliżającym się niebezpieczeństwie pozwoli na zredukowanie negatywnych skutków powodzi. Działanie LSOP, lokalnego systemu ostrzegania powodziowego, polega na wykorzystaniu danych pomiarowych z wodowskazów i deszczomierzy oraz prognozy meteorologicznej do ostrzegania o zbliżającej się powodzi. Za prognozowanie odpowiada szczegółowy model symulacyjny oraz algorytmy uczenia maszynowego. W zlewni i jej sąsiedztwie zlokalizowanych jest 21 stacji wodowskazowych, działających 24 godziny na dobę i wysyłających na bieżąco dane do systemu. System zasilany jest również danymi z 6 deszczomierzy IMGW PIB. Dane z prognozy meteorologicznej zasilają złożony model hydrologiczny i hydrauliczny, który odzwierciedla wszystkie najistotniejsze elementy obiegu wody w przyrodzie. Na podstawie obliczeń z modelu hydrologicznego i hydraulicznego, analizy danych i algorytmów uczenia maszynowego, system generuje informacje o zbliżającym się zagrożeniu. Prezentowane są szczegółowe dane dotyczące prognozowanych przepływów oraz stanów wody. Użytkownik informowany jest o przekroczeniach stanów ostrzegawczych i alarmowych dla wodowskazów oraz zasięgach, głębokości zalewu i przejezdności mostów. LSOP interpretuje wyniki obliczeń prognostycznych, dzięki czemu prezentowana jest informacja o prognozowanych stopniach zagrożenia. Podczas analizy brane jest pod uwagę prognozowane zagrożenie dla ludności, najważniejszej infrastruktury oraz przejezdność dróg. Analiza zagrożenia aktualizowana jest z każdą nową prognozą. Stopień zagrożenia zmienia się w czasie i przestrzeni wraz z przechodzeniem fali powodziowej. System LSOP wyposażony jest w lokalny radar meteorologiczny zlokalizowany w zlewni Białej Tarnowskiej. Swoim zasięgiem obejmuje teren zamieszkiwany przez około 1 700 000 mieszkańców. Radar dostarcza dokładne informacje o występujących opadach. Na bazie obrazów radarowych produkowana jest prognoza krótkoterminowa, której analiza prowadzi do wyznaczenia obszarów potencjalnie zagrożonych opadami nawalnymi. Dzięki radarowi możliwe jest ostrzeganie przed tak dynamicznymi i groźnymi zjawiskami jak powodzie błyskawiczne. LSOP automatycznie generuje ostrzeżenia o zbliżającym się zagrożeniu, a dzięki możliwej subskrypcji dla mieszkańców i służb, informacja dociera do wszystkich zainteresowanych. LSOP to łatwa w obsłudze i dostosowana do potrzeb klienta aplikacja webowa, dająca dostęp do najważniejszych informacji dotyczących obecnego stanu i prognozowanego zagrożenia. Po zakończeniu prac nad utworzeniem lokalnego systemu ostrzegania powodziowego w powiecie tarnowskim, dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, pan Wiesław Gadziała, powiedział: gdybyśmy w 2010 roku wiedzieli, gdzie i kiedy wystąpi zagrożenie, moglibyśmy w dużo lepszy sposób zareagować na zbliżające się zagrożenie i zmniejszyć poniesione straty. LSOP to przyszłość, w której ostrzeganie przed zagrożeniem powodziowym będzie szybkie, pewne i dostępne dla każdego.